Hello, part 3. Właśnie sobie wychodzę do metra. I wychodzę i patrzę, ludzie kurwa sobie leżą na ulicy. Normalnie leżą sobie centralnie kurwa na ulicy i podziwiają kurwa Big Ben od dołu. Robią kurwa zdjęcia, wszyscy z aparatami. Generalnie to nie jest chyba, jakiś kurwa głupi pomysł. Ale może i ja spróbuję. Wszyscy z aparatami od dołu chcą uchwycić Big Bena. Generalnie motyw mają niezły. To jest pewnie jakaś, to nie jakaś i nie na pewno, tylko to jest chińska wycieczka turystów. Tak kurwa przez po ulicy kurwa. No po prostu nie wierzę. Nie, po prostu to miasto to mnie już chyba niczym nigdy w życiu nie zaskoczy. I popierdalają normalnie, ale co to do dołu tak lepiej widać? Może oni czekają na jakieś zbawienie? To jest taka plama. Cena, może dzisiaj jest jakaś pełnia? Nie mam pojęcia, o co im chodzi. Ale coś naprawdę niewiarygodnego. Dzisiaj chyba wszyscy biegają. Wszyscy biegają, po prostu. Ha, to jest niemożliwe, po prostu niemożliwe. Oni z daleka wyglądają właśnie tak. Aż im pomacham. No fajnie, fajnie kurwa. Dużo ludzi, dużo wszystkiego, dużo szczęścia. Pierdolony jedzie na rowerze, się świeci bardziej niż ja kurwa w Dark Roomie. Ma takie kółeczka. Nie. Zajebiste. Kurwa, ja to jak taka rodem wypuszczona z tego. Ze wsi do miasta. Dokładnie, jak taka wypuszczona rodem kurwa ze wsi do miasta. Generalnie. No i co więcej? Co więcej? Nie wiem, o światło. Mam za dużo zmarszczek, więc nie mogę się ładnie uśmiechnąć, bo i wtedy tutaj pod oczami się takie kurwa wszystkie te robią. Zmarszczki tak zwane mimiczne chyba. A tu już wiem, Wegner pewnie pomyślał, to sobie kurwa botox zrób. I sobie kurwa zrobię botox, ale to jest technika. Tak w ogóle teraz mam zajebisty plan, czy nie od teraz. W ogóle, jestem w trakcie realizacji zajebistego planu. O. I tak, kolejni co robią zdjęcia. Czajni, co ty mi? Kurwa China, tylko ja jestem kurwa pierdolona jedna Europejka. To była chyba Polka, bo rozmawiałem z tym starym Angolem, więc pewnie była tu studentkiem. Wrzuciłem na Facebooka ten film. Musicie sobie go obejrzeć. Film jest naprawdę zajebisty. Recenzje, czy film generalnie nie jest jakoś aż tak mocno znany, nie był w Cannes, nie wygrał żadnych nagród. Jest to dramat francuski, jak ta rozrywa się w mniejszym miejscu, w mniejszym mieście ze Francji. Później ta dziewczyna wyjeżdża do Paryża. Znaczy to na samym końcu generalnie ucieka już do Paryża. Film generalnie o dziewczynie, która jest na pierwszym roku studiów jakiegoś tam europejskiego kierunku. No i po prostu brakuje jej pieniędzy na życie, na utrzymanie, na czynsz, na rachunki, na książki, na studia. I zaczyna się prostytuować. Znaczy nie jest z tego powodu aż tak jakoś dumna, taka wiesz, a pójdę dupy dam, to zarobię parę euro. Film jest generalnie zajebisty, więc a propos właśnie, mówiąc, czy ta dziewczyna się tak na mnie przed chwilą spojrzała, czy szła z tym starszym kolesiem, to sobie tak pomyślałem, że ona pewnie jest z Polski, spojrzała się na mnie, bo ja mówię w języku polskim, a z nim idzie tylko dlatego, że robiłam mu laskę i zmierzają do hotelu. I zmierzają po prostu do hotelu. No. I znowu wróciliśmy. Czyli generalnie teraz będę wchodziła do metra. Metro jest tutaj dosłownie zaraz za tą przecznicą.
wejdę do metra, pokażę wam metro. Metro tutaj pod Big Benem jest po prostu stacja metra, jest po prostu odlot, jest kurwa przechuj, nie? Nie ma sobie równych, nie ma sobie obcych. Nie ma sobie równych, nie ma sobie obcych. O, super policjanci. Hello! Jest policja, czujemy się bezpiecznie w Londynie. A to w ogóle, po prostu policjantów, to przecież kurwa happy new year, nowy rok. Szczęśliwy nowy rok. Nowy rok. Jak się temu policjantowi na szyję rzuciłam, tak się delikatnie chłopak zmieszał, nie? Bo mam z nim zdjęcie generalnie, nie? White cap. Ten też skręca, no ile kurwa kabów może skręca? Ja przechodzę, to pierdolę, to jest London, O, to Biedronka, pamiętasz jak to Kamcia mówiła? London, London, in the city, in the world. Teraz już z różą, kurwa. I o tak obło, a później kurwa dołączyła się ta Jordanowa i mówiła, jesteśmy w Mediolanie. Mam jeszcze Banty, Batonika Banty. To jest jakaś fresh coffee, ale mam tylko... Tak, tutaj właśnie, o tak, tutaj jest wejście do metra. I tutaj się z metra wychodzi. I jest Big Ben. A my wchodzimy do metra właśnie sobie tutaj teraz. Muszę znaleźć usterkę. Muszę znaleźć Oyster Card. Gdzie jest moja Oyster Card? O, jest, I have. Mam Oyster Card. Tak wygląda Oyster Card. Gdzie w sumie mam dwie Oyster Card. Z niebieskiej mogę korzystać, bo jest kupiony travel, a na białej jestem kurwa na minucie. A, no i generalnie. Miałem wam pokazać cały ten. No to schodzimy. I wchodzimy. Jubilee Line, jedziemy w stronę Stratford. Jest dopiero 19.23. Teraz mamy motyw. Checking. I mamy zielone. Przykładamy Oyster Card. I wchodzimy. I jesteśmy, idziemy dalej. Czyli teraz to fajnie wygląda. Kierujemy się w stronę Jubilee Line. Czyli w prawo. Czyli, teraz będziecie mieli możliwość zobaczenia troszeczkę więcej, bo nie jest dużo ludzi. Więc Jubilee Line i my tutaj mamy, możemy sobie zobaczyć i my jedziemy z Westminster przez Waterloo, Londonbridge, London, Hamron, Carlton, Cunnington, West Ham do Stratford. My dojeżdżamy do Stratford, czyli do stacji końcowej. Idziemy sobie oczywiście do ruchomych schodów, żeby nie było. I jest kierunek Jubilee Line. A to taka mała wskazówka dla Kubiaszki i dla Biedronki, że jak będą się poruszać po Londynie, żeby się tam na strzałki do góry zawsze patrzeć. I jest. W jednej stronie się trzymamy. Murray and Britain. I sobie zjeżdżamy. Żeby tak możemy tutaj przejść. Tu teraz przechodzimy do następnych schodów. I tam jest do zielonej linii. Tutaj są schody. O, ten motyw mi się z tymi rurami podoba, nie wiem czemu. Taki niby trochę sadomaso, niby coś tam kurwa. I tutaj są takie przejścia, takie tunele. Thank you.
Nie, to nie jest światło dzienne, jest godzina 19. I tam jeszcze w dół wjechać. My idziemy na platform. Który platform? Na trzeci platform. Czyli idziemy tutaj. Idziemy na trzeci platform. I czyżby to był już ten platform? Czyżby to był ten platform? Tak. I jesteśmy na tym platformie. To są właśnie drzwi do metra. Zaraz nam się otworzą. Właśnie sobie wjeżdża metro. To jest generalnie przeciw antybombom. Antybombom, że jakby nikt nie mógł, to jest strefa zagrożenia generalnie, nie? Żeby nie mógł tam nikt bomby nigdzie podłożyć, coś tam, coś tam. No i jak się zaczyna, my się wbijamy. No i ja się generalnie wbijam. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Mamy 11 stacji. No, to tymczasem.